Hej, z tej strony Paweł, witam was na moim kanale o nazwie Bielicowy, a to kolejny odcinek z gry Workers and Resources Soviet Republic. Mamy 9 maja 1947 roku, czyli nasza rozgrywka trwa tak naprawdę już 2 lata, więc czas może na jakieś święto, na jakieś innowacje. Zobaczymy, co uda się zrobić w tym odcinku. Ja w międzyczasie jeszcze trochę kilka tych jakichś obiektów, które mają wpływ na legalność, dostawiłem, bo z tą lojalnością akurat w tym budynku nie widać, w tym też nie. No ale w tych, co widać, no, jest lojalność bardzo niska, więc musimy jakoś na nią wpłynąć. Myślę też o budowie stacji radiowej, bo to na pewno nam się przyda, ale w tym mieście raczej będzie to ciężkie, no ale może jakoś uda się to zrobić. Więc zaczniemy sobie od postawienia nowego budynku w tym mieście. Na razie budynku mieszkalnego, cały czas gdzieś próbuję zwiększyć liczbę mieszkańców. Taki lub taki. Wolę ten, bo ma wejścia z dwóch stron, więc będzie łatwiej go gdzieś tu przyłączyć do elementów sieci, elementów infrastruktury naszej istniejącej. Więc tu byśmy postawili jeden bloczek jeszcze sobie. Tu może coś mniejszego w następnej kolejności. Zobaczymy, tu oczywiście też zmniejszymy sobie liczbę pracowników, którzy mogą pracować. Pojawiają się, z tymi robotnikami różnie jest, czasem się pojawiają, czasem ich nie ma, dlatego właśnie chcę zwiększyć jeszcze troszeczkę liczbę tu mieszkańców naszej miejscowości. Tu tak buduje się budynek, tu postawimy kolejny. Może gdzieś tu jeszcze kilka, tu na przykład wejdzie. No zobaczymy, na razie wiadomo, nie ma co planować tego za dużo naraz. Aktualnie widzę, że nawet ta elektrownia chwilowo nam pracuje. Ja już tu trochę eksperymentowałem z eksportem, ale niestety przy tych nieregularnych momentach to różnie bywa. No ale spróbujmy znowu coś poeksportować, żeby zarobić. Żwirownia nawet w miarę nam się wyrabia. Może nie jest to jakoś rewelacyjnie, no ale zawsze mamy zmniejszony ruch na granicy, jeżeli nie musimy zwozić stamtąd chociażby żwiru. Zawsze to trochę mniej pojazdów. Warto też byłoby dlatego pomyśleć o na przykład przemyśle drzewnym i zacząć wyprowadzać deski, ale to myślę, że to nie jest jeszcze chyba ten etap, żebyśmy mogli sobie na to pozwolić. Ja w ogóle też zapomniałem, że w tym mieście będzie nam potrzebna też ciepłownia, którą my tam mieliśmy. Tą chyba mamy tutaj, więc tu sobie postawimy. Tą drugą też będzie dosyć blisko centrum stała, no ale tu w tych małych miasteczkach nie mogę sobie za bardzo pozwolić, żeby takie budynki gdzieś stawiać daleko, no bo jestem jednak mocno ograniczony miejscem. To bardziej mówię, nie chcę robić z tego jakichś wielkich miejscowości. Tu można pomyśleć o tym, żeby zrobić dodatkową drogę. Okej, więc tu sobie też zaplanowaliśmy jakiś kolejny budynek w tej okolicy. Tu już widzę, że szkołę zaczęli budować. A my musimy jeszcze tu pomyśleć o jakimś prądzie dla tej miejscowości, bo ja tak sobie beztrosko zacząłem tam budować te budyneczki. Natomiast nie oszukujmy się, będzie nam jeszcze potrzebny tam prąd. Może uda się to jakoś przy drodze poprowadzić tą linię wysokiego napięcia. Zaraz zobaczymy.
Tu nawet powiedziałbym, że to miałoby sens, takie połączenie. Tu sobie jest dobra, jest wyłączona budowa, więc ok. No i tą linią 14 MW coś tu moglibyśmy pomyśleć, jak to zrobić. Tak długich, takich dużych odległości między tymi słupami nie chcę. Chcę wykorzystywać, że jak się je stawia pojedynczo, to można je trochę rozciągnąć, ale no tak, nie przesadzajmy też, bo też później to wcale nie wygląda za dobrze. Więc tu mielibyśmy takie podłączenie i stąd moglibyśmy pomyśleć o wyprowadzeniu sobie podstacji transformatora. Może któryś z tych transformatorów. Dobra, na razie wykorzystam ten z gry. Może później będziemy myśleć o jakichś innych, bo to musiałbym do... Muszę też się tak naprawdę zapoznać z nimi, jak one działają. Tu sobie byśmy wzięli linię 10. Myślę, że 8 wystarczy. I teraz tak, tu musiała być do tego jakaś droga. Tu jakaś droga. Tu muszę uważać, ale dobra, jakoś ten pociąg może sobie z tej granicy nawet tędy wyprowadzić. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Na pewno ten pociąg będzie trzeba wykorzystać. No ale tu droga, okej. Bo o co mi chodzi? Ja chcę tu się też wspomóc na wszelki wypadek jeszcze jakimiś turbinami wiatrowymi. Więc jakoś to muszę przemyśleć, jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Zresztą to nawet będzie nawet fajnie wyglądać, jak gdzieś tu przy drodze też sobie będą jakieś turbinki wiatrowe stały. Zrobimy tak jak tam, dwie sztuki i podłączymy, myślę, że ten nam przewód bez problemu wystarczy. Czy te słupy, o tak bardziej, te linie, o chyba. Więc tu byśmy mieli to w ten sposób. No tu już sobie pozwolimy, też mogą być drogi szuszlowe do tego. Nie wygłupiajmy się. Przecież to tylko zjazd do wiatraku, więc to byśmy mieli wtedy tak zaplanowane i gdzieś musimy pomyśleć o przyłączu dla miasta. Tu mi się wydaje, że jest szansa, że uda się pierwsze przyłącze wcisnąć gdzieś tutaj. Tu wygląda to całkiem spoko. I liniami, ale tymi troszeczkę tańszymi. Tak. Tak, tu sobie... chyba muszę podarować przyciąganie do siatki, żeby to ładnie wzdłuż drogi robić i żeby mieć jak największe odległości. Myślę, że będzie to całkiem spoko. Tu sobie już możemy odejść. Tak, tak. No i tak, to już musi być w ten sposób. Więc tu byśmy też już mogli wtedy sobie podziałać z zasilaniem. No i tu będziemy musieli jakoś zasilić. I to ja bym zasilił w ogóle z dwóch stron, ale to jeszcze to zrobimy. Jeżeli w ogóle będziemy mieli odpowiednią ilość ropy, to dostawimy też oprócz tej
kopalni na węgiel, kopalni na gaz, tak ona się tak chyba nazywała, tak, elektrownię gazową, która nam no, gdzieś też uzupełni tą sytuację energetyczną, uzupełni nam sieć energetyczną, tak, lepiej mieć więcej kopalni, no bo da to nam lepszy efekt. No dobra, tu oni będą mieli naprawdę sporo budowania, więc możemy ich tu przynajmniej chwilowo zostawić w spokoju. Zobaczymy, jak tu wygląda sytuacja. No, jeszcze trochę poczekamy, zanim węgiel będziemy mogli mieć własny. Więc ja sobie przyspieszam czas i myślę, czy coś tu mogę zaplanować jeszcze. Te drogi wszystkie mogą tu gdzieś też w międzyczasie budować. Wiem, że dużo tych dróg zlecam, ale to będzie nam wszystko potrzebne. Tu na razie tą Trnawą nie będziemy się jeszcze zajmować, bo no, nasze biura budowy już mają problem z wyrobieniem się. Tu już też kolejne biuro stawiam na priorytecie wysokim i ustawmy. No i myślę, czy tu właśnie, tu myślałem o tym sobie jeszcze, tylko czy ja tu dam radę to zrobić. Bo tu jest dosyć ten teren trudny. Właśnie, tu jest ten najgorszy fragment. Problemy z zasilaniem. Tu się akurat mało przyjmuje tym problemem z zasilaniem. Tu jest gorzej i teraz nawet nasze. No właśnie, i to jest to, że teraz się pozbawiliśmy prądu całkowicie, bo znowuż źle tą sieć zrobiłem w ogóle. Niepotrzebnie tu na granicę trzeba było wykorzystać osobne złącze i nie wpinać tego w sieć jedną. No ale na chwilę obecną to musi tak zostać, bo zanim nam to przerobią, to trochę czasu by minęło, ale będzie może trzeba pomyśleć o osobnej linii do eksportu. Ale dobra, to będzie gdzieś później. Na razie sobie spróbujmy jakoś ten teren tu to właśnie trochę posmyrać, żeby on nam tu się zrobił jakiś taki. Niekoniecznie idealnie płaski, ale żeby był w miarę równy i byśmy zlecili budowę tu drogi w tym kierunku, żeby sobie ją ładnie tu podłączyć i zrobić sobie po prostu kolejny punkt przyłączeniowy do granicy. Tędy by musiało iść, żeby to było w miarę równe. Myślę, że okej. Okay. Też oczywiście przy okazji sobie zapewnimy w razie czego możliwość przyłączenia do kolejnej miejscowości. Ale teraz tak. Na razie sobie weźmiemy może do siatki przyciąganie. Niech to jakoś nam te kopareczki podrównają. Dalej, dalej, dalej. O, okej. Okay. To musimy gdzieś iść w tym kierunku, więc załóżmy, że gdzieś tak. Chociaż widzę, że to moje wcześniejsze działanie to było. Może ja teraz niepotrzebnie próbuję wyrównać tę drogę. Może ono tu było przecież w miarę równo. No sobie przecież może iść góra dół. Tak będzie. On zaczął robić niepotrzebny przekop. Tu ok, bo tu powiedzmy, że to jest podjazd jeszcze jakiś. Natomiast tu chyba niepotrzebnie zacząłem to robić, więc poprawmy sobie to. No i dobra. I powiedzmy, że gdzieś tu. Jakoś tak. I tu by nam wypadło. Przyjrzyjmy się tej drodze, ale wydaje mi się, że ona całkiem
No, tu jest jakiś dołek paskudny. Sobie trochę ją cofnijmy i tu sprawmy, co tu. Wygładzenie terenu. O! I już tego nie ma. I tu chyba będzie wtedy ok, więc zróbmy sobie z powrotem. Przyłącze zniknęło. W sumie ok, więc możemy sobie jakoś tak. O, tak. I myślę, że droga będzie całkiem ok, jak już nam ją kiedyś wybudują. Damy jej w ogóle na razie priorytet niski, bo nie zależy mi specjalnie, żeby szybko mieć tą drogę. Żwir nie tak dużo, ale widzę, że już ciężarówki z kamieniami się szykują, więc pewnie nie zabrał nawet tyle żwiru, ile potrzebuje, więc trochę nam teraz dorobią tego żwiru w międzyczasie. No, bo tak to powoli nam będzie szło, ale tu już widzę napęd. Teśmo ciągu mamy, więc zaczną nam tu powolutku drogi stawiać, co też nam trochę ułatwi zadanie. I tu, tu już widzę, że się za overpassa zaczynają brać. To dobra wiadomość. Zdałam się, o tu już widzę, że tą linię energetyczną postawili w tempie niesamowitym. O, dobrze, dobrze. Niech to nam powoli powstaje. Niech nam te miejscowości rosną. Coś tu jeszcze oni nic nie mają, więc jeszcze im zadowolenie nie zaczęło spadać. Dopiero problemy wszystkie z tą miejscowością dopiero przede mną. I tu centrum dystrybucyjne, a jeszcze jednego budynku będziemy potrzebować, bardzo istotnego. Mianowicie w drogach utrzymania infrastruktury będziemy potrzebować. To utrzymanie infrastruktury należałoby zrobić nie za daleko od naszej miejscowości, ale niekoniecznie w samej miejscowości. Tak, żeby te pojazdy w miarę sprawnie się wyrabiały. Okej, okay. Myślę, że tu byłoby ok, tylko idealnie trafiłem w miejsce, gdzie słup stoi. Dobra, niedystrybucyjne. Utrzymanie infrastruktury. Jeden klocek dalej. O, i tak będzie. Myślę, że ok. Tu sobie też wyłączymy. No i tak powolutku coś nam się w tej miejscowości zaczyna dziać. Przyszedł mi do głowy taki plan. Mamy 10 więźniów, którzy nie pracują. O kurczę, nawet jeden z wyższym wykształceniem, ale już niedługo posiedzi. Jeszcze tylko 0,9 roku. To nie wiem, ile to będzie, 10 miesięcy mniej więcej. Bez znaczenia. Czy my jesteśmy w stanie tych więźniów dowozić do elektrowni? Bo nie wiem, czy oni mogą pracować, więc wierzmy sobie, kupmy jakąś więźniarkę. 8, 8, 12, 12. To trochę jest nowocześniejsze, ale czy ma jakieś takie ciekawsze malowania? To jest na pewno nie. Tu. Jakieś takie. Gaz 50. Aha, bo to są różne wersje. Dobra, zobaczmy takiego gaza. Ciekawe, z której on granicy jedzie. Chyba nie z tej, bo na tej nie widzę. No tutaj też nie. Dobra, jedzie. Mamy go.
Więc zobaczmy, czy jesteśmy w stanie więźniów wywozić do elektrowni. Jesteśmy! Elegancko, więc taki jest mój plan w takim wypadku. On sobie dojechał. Chyba nawet zdążył już zatankować, więc pojedźmy sobie z tą więźniarką i zobaczmy, jak to będzie szło. Aha, co? Gdzież on ma paliwo? A nie, dobrze, nie ma paliwa, on się nie zatankował jeszcze. Ja źle spojrzałem. No dobrze, no ale jedzie sobie. Trzech tylko więźniów wziął? Słabo. Ale jeżeli by to jest szansa, że nam to pomoże trochę z prądem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Widzę, jeszcze jedną więźniarkę się dokupi, jeżeli taka będzie potrzeba. Nie wiem, czy to jest jakoś tak, że więźniowie mogą pracować, czy... Ale mamy jakiś więźniów, którzy nam pracują. Za długo to oni nie popracowali. Czy się podróż też liczy jako czas pracy, czy jak to jest? Oni zniknęli w ułamku... A nie, są jeszcze. Okej, to... Wróćmy do naszego gaza. Zobaczmy, czy teraz też zabierze kogoś. Czterech więźniów. No dobrze, no to może takie dodatkowe wsparcie. Więc bierzmy sobie jeszcze tą i tą, to jednego. Nie wiem, czy on był w takim samym malowaniu, ale dobra. Niech on się tu obrobi. I będziemy patrzeć, może nam ci więźniowie trochę pomogą w tej elektrowni. Zobaczymy. No w każdym razie nam tu dobudowali już to biuro budowy, o którym mówiłem. O, koparka jakaś się pojawiła na gazie. W sumie całkiem elegancko. No by dosyć szybko jeździła nam. To jest co prawda lepsza, ale dobra, tych trochę mamy, więc okej. Jeżeli chodzi o autobusy, ja myślę, że tu sobie jeszcze pozwolimy na zestaw taki ZIS plus gaz. Tu jeszcze dwa gazy, dźwig jeden. Koparka właśnie. Jedna. Otwarte skrzynie. O, też te gazy 51P. Trochę większej pojemności. Też nam się i szybsze przydadzą. Dwie bym wziął, jakby dało się. No, już jakiś rozsielacz się pojawił, ale na razie nie potrzebujemy. Spychacz też by się przydał. Traktorów czy wywrotki też potrzebujemy. Ja wywrotek widzę, że cały czas to wygrywa i zamknięta skrzynia. Trochę do alkoholu i żywności. No weźmy takiego gaza. Zobaczymy, jak to nam wszystko przyjedzie w ogóle. Tu też mówiłem, że gdzieś będzie trzeba stacje benzynowe zacząć normalne stawiać i będzie to trzeba robić, ale to może za chwilę. Teraz tak. Właśnie, oni mogliby na tamtą granicę sobie jeździć. W sumie niech jeżdżą. Czemu nie? Zobaczymy, jak to będzie szło. Żwir. Mają brać akurat stąd. Zobaczymy, czy oni dadzą... Trochę daleka jest ta droga, ale może by to jakoś szło. Zróbmy w takim razie jednak to priorytet normalny. I zobaczymy, jak to będzie. Czy tu zobaczymy też, czy pojazdów jakiś jeszcze możemy dokupić, bo nie liczyłem.
ile tego stawiam. Dajmy im w ogóle też jakieś porządne zasięgi. I zobaczmy, jak tu. O, tu nam budują. 50. Nie, no. Później się dziwię, że ja w elektrowni nie mam. 5 może tu przychodzić. No, dobra, 10. A naszą więźniarkę przypiszmy też do linii, linia. Bo jaka autobusowa jest, prawda? Przypisz linię do pojazdu, ok. I nasi więźniowie coś będą robić. Czy wszyscy pracowali wczoraj? Odbywa karę. 10 lat, to ten trochę posiedzi. Co im to jest? Jak to jest z nimi? A to jest procent kary pewnie. Nie. Nie wiem, co ten znaczek oznacza. Aha. No dobrze, no... Myślę, że te gazy nas trochę tutaj w tej elektrowni będą chociaż trochę wspierać, mam taką nadzieję. Tu sobie... To w miarę chyba funkcjonuje. Mamy nowy bloczek. Więc wykorzystajmy to i sprowadźmy jakiś ludzi. Tu chyba nie byłem. Była to taka miejscowość dosyć blisko. Można byłoby ją zostawić. W ogóle też chyba w miarę niezła byłaby na start, ale nie wiem, czy tu są jakieś zasoby w okolicy. Dobra. Dobra, weźmy jeszcze jeden budynek. Myślę, że tyle mieszkańców nam dodatkowych wystarczy. Zgubiłem się. Tu jest. Tu jest nasza miejscowość. Więc wprowadźmy trochę nowych mieszkańców. Na pewno nam się przydadzą. Tu jeszcze wszyscy się zmieszczą w tym budynku. Czy... Nie, nie wszyscy. Mamy gdzieś wolne miejsca? Mamy. Okej, więc mamy. Aha, bo się... 48 bezrobotnych. Bardzo dobrze. Proszę chodzić na przystanek i dojeżdżać do pracy do elektrowni. Bardzo tego potrzebujemy. No, trochę nam się widzę chyba ta lojalność troszeczkę ruszyła do góry, chociaż dalej jest bardzo słaba. No ale jakieś te obiekty tu trochę aż za dużo jest moim zdaniem. No ale... Jakoś trzeba sobie radzić, żeby to trochę podciągnąć. No dobrze. To w ogóle jak tu ta ciepłownia z zasięgiem. Zobaczymy, czy nie będzie trzeba węzłów dobudować już na przykład tutaj, żeby trochę wzmocnić to. Bo jeżeli, żeby nie dać się zaskoczyć, bo tu jak mnie zaskoczy ogrzewanie, to wszyscy mi padną. To nie jest ta rozgrywka, gdzie mogę sobie później coś w dowolnym momencie dobudować. Więc może warto właśnie sobie trochę tak podziałać. Właśnie też powód, dla którego nie chcę tej miejscowości nie wiadomo jak rozbudowywać, bo taką dosyć skromną ciepłownię postawiłem. Ciepłociąg, czy zewnętrzny, czy wewnętrzny? Wiadomo, że wygodniej byłoby zrobić je pod ziemią. Chyba zrobimy pod ziemią. Żeby nie mieć problemów, ale spróbujmy je ułożyć jakoś tak w miarę sensownie, żeby nie robić takiej dziwnej sieci, jak to miałem. No tak, oczywiście. Dobra. I tu trochę cofnijmy. Może małym. Mały wystarczy, przecież tam jest zasięg.
Taka szkoda pieniędzy. Duży będzie na pewno dużo droższy. A to chodzi tylko, żeby ten czynnik wspierał dodatkowo, więc tu pójdźmy sobie tym małym, tak? O, tak. I myślę, że to byłoby ok. I tu jest w tym miejscu. Więc też bym gdzieś tu jakoś do siatki chciał się dokleić. Spróbujmy od tego miejsca, czy nam tu jakoś... Czy tu już nam przy drodze nic się nie chce do siatki kleić, ale w sumie nie musimy się przyjmować. Się nie klei do siatki. O, tu zróbmy do siatki. Tu niech idzie w ten sposób. Tu przy drodze niech zakręca. No i tu jakoś drogę musi przeciąć, ale mielibyśmy to ok. Więc dobra, tu sobie ten dwa węzły cieplne, które nam mają trochę wspomóc, postawmy. Od razu też zmniejszmy liczbę pracowników, którzy mogą tam się w razie czego pojawiać, no bo i tak nie będzie to miało. O, i tu kolejne rzeczy widzę mi postawiają, więc ta, o, lojalność ciutkę drgnęła, nie jest ona nadal zbyt dobra, ale troszkę nam drgnęła. Jeszcze jakbyśmy gdzieś udało się radio zrobić, to myślę, że byłoby całkiem nieźle. Tu to chyba żwiru nigdy jeszcze nie widziało, ale dobra, tu sobie od tej strony będą budować dalej, więc jakoś to pójdzie. Aha, pojazdów kupiłem, można powiedzieć, idealnie. Więc fajnie. I tu już nam, jeśli się zadowolenie jest zbyt niskie. Dlaczego? Wszystko macie. No tam jeden obywatel nie pracuje, jeden nie ma tego. No. Nie jest wam źle. Nie możecie narzekać. I turyści. Myślę, że możemy sobie powoli też już pójść tą turystykę. Kupmy sobie jakiś autobusik. Nawet ze dwa. Niech przyjadą i myślę, że już puścimy pierwsze autobusy. Tu już nam zaraz skończą. Tu mają gdzie alkohol wypić, tu coś. Zaraz będziemy sobie, nawet jak nie będą najwyższe oceny, no to wykorzystujmy, że już mamy tą infrastrukturę. Może coś tu zrobimy jeszcze dla z turystyki. Muzeum nie. Teatry narodowe może niekoniecznie. Kino nam budują, prawda? Nie, to jest skryty basen. O, i to jest myśl. Zrobić jeszcze mieszkańcom kino. Ale właśnie takie, którego będą mogli korzystać też turyści. Kino. Ceny nie najlepsze, ale to jest tańsze. O, to jest jeszcze lżejsze. Główna biblioteka nie jest lżejsza. Kosmos jest, wydaje się, najtańszy. Nawet w miarę wygląda, więc jedyny problem jest taki, że nie mam pojęcia, gdzie go próbować wcisnąć, bo nie chcę wszystkiego w jednym miejscu, ale zobaczmy. Dobra, zaraz sobie to zobaczymy. Dokąd oni mogą iść? Ale aż do Politechniki. Okej, czyli zasięgi są naprawdę niezłe. Więc pomyślmy, gdzie to kino. Było w tym. Tak nawet by to pasowało, gdyby to jakoś dało się zmieścić. Spójrzmy tą drogę, bo ona jest nam niepotrzebna. Ale chyba się mimo wszystko nie uda.
Czy dobra. Drogi się te w razie czego odbuduje, to tylko jest dojście do budowy aktualnie. Byłoby ok. Kujcian ma bardziej przód, tu ma bardziej przód, więc ok. Niech w stronę miasteczka będzie skierowany w ten sposób. Nie, to tak. Że w stronę drogi. Straży pożarnej, tak. Kurde. Wyniszczyłem te drogi, a teraz mi to nie pasuje. Miało być tu i zróbmy to tu jakoś. No. Dalej, zmieść się gdzieś. Może tak bokiem. Ej, teraz niepotrzebnie siedzę i kombinuję. O, dobra, postawiło się, to jest. Teraz tylko dorobimy jakieś ładne dróżki, żeby to miało troszkę więcej sensu. Tu może być tu. Tu zobaczymy jeszcze z tego wyjścia też, proszę bardzo. O tu, o tu. I tu. O, tak. Tak, mam nadzieję, że turyści będą mieli tu zasięg. Tego sobie na razie wstrzymamy budowę. Niech nam pobudują drogi. I jak będziemy mieli drogi, to sobie ewentualnie zobaczymy, czy będzie tu zasięg, ale powinien być zasięg. No dobra, myślę, że w dzisiejszym odcinku to będzie koniec. Dobra, jeszcze zróbmy sobie tych turystów, żeby już zaczęło to jeździć. Więc ładuj turystów. Ale oni mają sobie dojeżdżać normalnie na przystanek. Mogą też tutaj wsiadać, nigdzie nie dojadą, ale do szczegółu. Dobra, mamy to, zaraz puścimy drugi autobus, jeszcze chwilę. Niech on już będzie na tym skrzyżowaniu, tu za tym. O! I puszczamy. Ja dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, to zachęcam do zostawienia łapki w górze, do subskrypcji kanału, do pisania komentarzy, a także zapraszam na Discorda, link w opisie. A teraz mówię do zobaczenia, do usłyszenia, na razie, cześć.